To Klaudia z Mediolanu zastępuje sekretarkę na urlopie macierzyńskim. Marek z Polski kończy właśnie 3-tygodniowe zlecenie programistyczne. Brytyjczyk Andrew kilka miesięcy temu rozpoczął pracę na budowie po długim pobycie na bezrobociu. Jest coś, co łączy tych troje Europejczyków. Są pracownikami tymczasowymi. Obecnie miliony Europejczyków korzystają z tej elastycznej formy zatrudnienia. Klaudia, Marek i Andrew mają też wspólne zmartwienie. Czy wolno wymagać od nich pracy na warunkach gorszych niż warunki oferowane osobom wykonującym tę samą pracę, ale zatrudnianym bezpośrednio przez firmę? Odpowiedź brzmi nie. Prawo europejskie chroniące pracowników tymczasowych wprowadza ogólną regułę uprawniającą takich pracowników do równego traktowania. Prawo to zapewnia im takie same uprawnienia i warunki pracy, z jakich korzystają ich koledzy zatrudnieni bezpośrednio przez firmę. Dotyczy to wynagrodzenia, norm czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku, urlopu oraz ochrony przed dyskryminacją. Pracownicy tymczasowi mają identyczne potrzeby jak inni zatrudnieni, więc na równi z innymi pracownikami powinni mieć dostęp do pomieszczeń pracowniczych, takich jak stołówki, do zorganizowanej opieki nad dziećmi oraz do usług transportowych. Dla tych pracowników należy także poszerzyć możliwości szkolenia. Pracownikom tymczasowym trzeba również dać perspektywę znalezienia stałego zatrudnienia. Należy więc informować ich o wolnych stanowiskach w firmie lub organizacji, w której pracują. W niektórych krajach to przedstawiciele pracodawców i pracowników negocjują warunki pracy i zatrudnienia dla pracowników tymczasowych, ale w każdym przypadku ogólna ochrona musi być zapewniona. Każde państwo członkowskie ma oczywiście swoje własne regulacje prawne. Przepisy unijne określają pewne wspólne prawa, które muszą być stosowane. Pełniejsza ochrona dla pracowników tymczasowych, więcej elastyczności dla firm.